Raz, raz. O, halo, cześć, jesteśmy tu. Cześć, Adamie. Cześć, Michał, jesteśmy w zasadzie, tak wyszło, że weszliśmy praktycznie na styk, na antenę, tak więc dobrze, dobrze, jesteśmy tu już obaj. Michał Miegoń, gitarzysta, wieloletni muzyk, tekściarz, wokalista grupy Kiev Office. No, cześć, miło mi cię tutaj powitać w naszej audycji. Graliśmy, tak jak mówiłem, Dubis Here, Also Hall Out, tak więc tak jak miało wszystko być. To jest. Dobrze, mamy sobotę, no i mamy oczywiście tygodnik muzyczny, tak więc będziemy rozmawiali o naszej płycie tygodnia. Zacznijmy od tego może najbardziej podstawowej kwestii dotyczącej płyty Dżinienie, czyli Słowińcy, tak? Kaszubi, Nadłebscy, grupa etniczna, która mam wrażenie, że jest mało znana w skali kraju, więc to jest temat, którego możemy po prostu nie znać. Czy mógłbyś przybliżyć, kim byli, w jaki sposób zniknęli? Też, jeśli się nie mylę, tutaj jest winny najpierw niemiecki Kulturkampf, a potem też PRL-owskie dążenia do ujednolicenia kraju. Więc tak pokrótce ja się orientuję, ale myślę, że ty znasz się dużo lepiej. No, Słowińcy należą praktycznie do Kaszubów. Nazywa się ich też Kaszubami Nadłebskimi z powodu miejsca zamieszkania, czyli tutaj dla tych słuchaczy, którzy nie kojarzą, Słowiński Park Narodowy, te okolice właśnie kojarzone obecnie z Wydmami, natomiast były to tereny odludne, można by powiedzieć, w większości bagienne, mnóstwo, można powiedzieć, nieprzebytych różnych ostępów, w związku z czym właśnie ci Kaszubi Nadłebscy żyli nie w izolacji, ale w pewnego rodzaju odosobnieniu od tych głównych szlaków komunikacyjnych, w związku z czym udało im się na przestrzeni wieków wykształcić, można by powiedzieć, no, własny też taki unikalny system różnych właśnie legend, zwyczajów, tradycji, który trwałby w najlepsze, można byłoby powiedzieć, gdyby nie właśnie powiew historii, bo najpierw w XIX wieku właśnie zabroniono używać języka kaszubskiego, w tym właśnie tej odmiany słowińskiej, którym się posługiwali później, po 1945 roku, kiedy już w zasadzie i też na płycie mamy zresztą nawet cytaty takie użyte, że jedynie faktycznie ci najstarsi pamiętali tą mowę Słowińców, już reszta, młodsi mówili po niemiecku, no to po 1945 roku uznano ich za Niemców, podczas gdy tereny właśnie no, obecnego, tak, Słowińskiego Parku Narodowego, okolic Smołdzina, Kluk, dołączyły do ziem odzyskanych. No i wówczas nastąpiła tak naprawdę największa tragedia, jeżeli chodzi o Słowińców, ponieważ zbyt późno udało się niektórym badaczom jakby zainterweniować i faktycznie dążyć do tego, żeby resztki tych ostatnich Pomorzan byli zachowani na terenie właśnie Słowińskiego, w okolicach Słowińskiego Parku Narodowego. No niestety ostatni Słowiniec zmarł w roku 1987. Zmarł tragicznie i w międzyczasie przez ten cały okres większość rodzin została poddana repatriacji, tudzież wyjechała później dobrowolnie na tereny Niemiec w okolice Hamburga i całe te próby uratowania Słowińców, ponieważ doznali dużych krzywd właśnie po 1945 roku, oni byli wyzyskiwani, traktowani praktycznie jako Niemcy, czyli no niezbyt, to jest mało powiedziane, że niezbyt dobrze byli traktowani, tam do wielkich tragedii dochodziło. I ta kultura po prostu, tak jak tytuł płyty, Dżinienie, który oznacza zanikanie, po prostu zaniknęła. No, obecnie jest skansen Muzeum Wsi Słowińskiej w Klukach, czyli jedyna wieś, która praktycznie w takiej formie jako tako ocalała, jeżeli chodzi o budownictwo, bo większość wsi słowińskich po prostu rozebrano albo rozszabrowano na przestrzeni lat. Część jeszcze Słowińców, potomkowie, którzy mówią tylko w języku niemieckim już, właśnie mieszka w okolicy wspomnianego Hamburga. Mamy też kontakt z niektórymi właśnie na pewnych grupach facebookowych i jest to też taki hołd, można powiedzieć, złożony właśnie tej nieznanej, jak wspomniałeś, powszechnie, można powiedzieć, mniejszości, jeżeli chodzi o Słowińcy, chociaż, jak wspomniałem, należą do Kaszubów. No i też no oddanie takiej tak częściej ich pamięci, a my jako, że jesteśmy związani tak z Kaszubami od płyty Narodowi Moli, już te wątki poruszamy,
No stwierdziliśmy, że jest to przedsięwzięcie warte właśnie sfery audio. No, z potrzeby serca, ponieważ nasz perkusista Krzysztof Roński pochodzi z okolic Modzina właśnie, a tam jeździliśmy często na tak zwane obozy kondycyjne, czyli pisanie piosenek między innymi. Tam też część płyty powstała. No też przybliżył nam to miejsce, można powiedzieć, bardzo tak empirycznie już po prostu podczas różnych wycieczek terenowych. No, jak powiedziałeś, jesteście też już od poprzedniej płyty, już od Nordowi Mol, która też zresztą naszą płytą tego dnia była w okolicach premiery. Też zresztą chyba byliście no. tutaj zresztą na miejscu wtedy, prawda? Na wywiadzie, zdaje mi się. Tak, tak, zgadza się, pamiętam to właśnie. Byliśmy na wywiadzie, potem od razu pamiętam trasa Kraków, Dolny Śląsk, tak, to był intensywny wyjazd. Oj tak, zdecydowanie, ale mam wrażenie, że wiesz, można mówić o tym, że temat taki, no powiedzmy, poważny, tak, i bardzo smutny też, to jest temat, brzydko mówiąc, mało rock'n'rollowy, tak? No ale z drugiej strony Kiev Office też już nie jest, nie wiem, zespołem, który gra tak jak na pierwszych płytach, tak bardzo punk rockowo, energetycznie, chociaż z drugiej strony może punk rock bardziej by pasował do tematyki zaangażowanej. Niemniej myślę, że tak, ty sam pracujesz nadal, zdaje się, w Muzeum Miasta Gdyni, jesteś też przewodnikiem, tak. I czy można powiedzieć, że Ginie to jest płyta antropologiczna bardziej? Bo też mam wrażenie, że u was zdaje się... Mówisz, że perkusista wasz jest z tamtych okolic, a z tego co pamiętam, jeden z was jest też lingwistą. Tak, tak, Maciej Bandur, nasz czwarty członek właśnie od tej płyty. No to jest słuszny trop, ten antropologiczny. No, my się posługujemy też takim pojęciem, można powiedzieć, przy okazji tej płyty lingwistyczno-biblioteczny postpunk albo właśnie Nowa Fala. Natomiast nie chcemy też, żeby ta płyta była odbierana przez pryzmat, można byłoby powiedzieć, nie wiem, rocka alternatywnego, historycznego, czy coś w tym sensie. To bardziej jest opowieść, bardziej jest to taka snuta przez nas legenda, historia właśnie tych ludzi w formie, można powiedzieć, od A do Z. Jest to też nasz pierwszy koncept album, można byłoby powiedzieć. Tutaj sięgnęliśmy jakby już też nawet do... Tutaj mogę powiedzieć tak, żartując lekko, do naszych progrokowych wrażliwości, można powiedzieć, jeżeli chodzi o formę, tak? Bo tutaj akurat płyty nie warto posłuchać w całości od A do Z. Zresztą ona jest ułożona od pierwszych legend właśnie tych słowińskich pradziejów, a kończy się już na utworach w języku polskim, no bo to też jest ta warstwa językowa. Ona jest i w słowińskim, i w języku Plattdeutsch, czyli właśnie Du bist hier also halt ut, język, można powiedzieć, wschodnio-niemiecki, który był właśnie tam też używany. No i później utwór Ginienie tytułowy, który jest właśnie tym krzykiem, można powiedzieć, już rozpaczy ostatnich Słowińców, a potem wchodzi język polski gładko. Wiele z tych tekstów też napisali i muzyki goście zaproszeni. I to też, ale to do gości zaraz dojdziemy, ale też właśnie chcieliśmy, żeby to była inna płyta. Płyta, która też pokaże ten temat przez pryzmat właśnie osób spoza zespołu, można by powiedzieć. Bo praca była bardzo przez pandemię też, można by powiedzieć, rozbita i korespondencyjna częściowo. Ale na następnych płytach od razu tylko chcę przejść, że prawdopodobnie już... Wrócimy, można powiedzieć, do mniej konceptualnych form, natomiast nie mogliśmy tej płyty nie zrobić. No jakby to jest w tym momencie, można powiedzieć, taka największa praca, którą chyba w ciągu tych 8 płyt, a 15 prawie lat wykonaliśmy. No to powiem ci, to jest... Chciałem powiedzieć, że w sumie duże słowa, ale nie, ale masz rację, jak najbardziej ten konceptualny album w tym wypadku to jest rzecz wyjątkowa też w historii jak najbardziej waszego zespołu. No a jak myślisz, że teraz skoro ta historia została ujęta muzycznie, to warto może zapytać, czy wiemy coś o samej muzyce Słowińców, o ich podejściu do muzyki, o tym jak to brzmiało, czy może się też tym sugerowaliście w jakiś sposób. No co prawda ciężko o tym mówić, gdy mamy post-rock, post-punk i tym podobne okolice, powiedzmy, bo ciężko określić tę płytę muzycznie, natomiast czy jakoś się może dotarliście, sugerowaliście do czymś, co zostało po nich? No właśnie tutaj wczoraj zresztą z kolegą z zespołu Maciejem Badurem tutaj na ten temat dyskutowaliśmy, ponieważ my na tej płycie wykorzystujemy
praktycznie instrumenty jeszcze ogólnokaszubskie, tak jak narodowy mol, czyli diabelskie skrzypce, różne przeszkadzajki. Natomiast historycznie też Maciej Bandur ten temat właśnie badał. Przede wszystkim takie instrumenty, można powiedzieć, wzorowane na instrumentarium kapel niemieckich, można powiedzieć, jeżeli mowa oczywiście o XIX-XX wieku, czyli akordeony, skrzypce, basy wszelkiego rodzaju, tutaj basy nawet nie w pojęciu, że kontrabas, ale po prostu no, instrumenty raczej niskotonowe, klarnety. Nie wykorzystywano takich instrumentów, które my na przykład kojarzymy, powiedzmy rzecz biorąc, chociażby czy folklorystycznie właśnie z zespołami kaszubskimi, bo mając przed oczyma Kaszubów, powiedzmy rzecz biorąc, w swoich kolorowych strojach na przykład, widzimy te wszystkie właśnie różne dziwne instrumenty, diabelskie skrzypce, natomiast patrząc na zdjęcia Słowińców, oni praktycznie, zresztą to też tyczy się Kaszubów, nie wyglądali znacząco inaczej niż powiedzmy rzecz biorąc osoby z osad rolniczych właśnie gdzieś na terenach no, ówczesnych Prus, można by powiedzieć. To była społeczność też znacząco rybacka, można byłoby powiedzieć, więc tutaj też ważną rolę odgrywały wspólne śpiewy, śpiewanie po prostu, pieśni, czy też legend lokalnych właśnie w pieśni, w piosen, no, w utwory różne wokalne, no zaklęte można byłoby powiedzieć. A czy się inspirowaliśmy właśnie muzyką? No nie ma za bardzo oprócz nagrań głosowych, nagrań muzycznych zarejestrowanych, więc tutaj musieliśmy sobie wszystko wyobrazić w naszych głowach, można byłoby powiedzieć, i odnieść się, można powiedzieć, troszeczkę jeszcze, przynajmniej w pierwszych utworach na płycie, bo mowa o chronologii, do tej takiej obrzędowości i do tego takiego mistycyzmu, można powiedzieć, Słowińców, bo przez lata jeszcze ich dawne wierzenia, można powiedzieć, prachrześcijańskie, mieszały się właśnie z tą tradycją już późniejszą na tych ziemiach. Także to też jest właśnie ciekawe, ten element taki mistyczny. Wiesz, myślę, że ten mistycyzm i to, że jest brak, tak jak mówisz, stricte muzyki, też się trochę odbiło ze względu na sam klimat, sam nastrój, powiedzmy. No i też to, że na początku dużo jest opowiadania przede wszystkim, takiego, nie wiem, wajdelostwa, jeśli można tak użyć tego słowa w tym kontekście, że jednak teksty są mówione w dużej mierze. Tak. To jest różnica właśnie. Sporo jest, można powiedzieć, tych właśnie legend, które były spisane już przez badaczy tutaj tego tematu, przez archiwistów, czy w XIX wieku, czy na początku XX wieku. Więc sporo jest właśnie tej narracji słowa. Tutaj akurat przy okazji wersji fizycznej, ale i nawet na Bandcamp też są teksty, można sobie zgłębić, można by powiedzieć, wraz z tłumaczeniem ten skomplikowany język. Natomiast tak, zdecydowanie, jeżeli by podzielić płytę na dwie części, więcej śpiewania jest właśnie w tej drugiej części już i bardziej piosenkowych form. Ale to też wynikało z, to jest też ciekawe w naszym przypadku, jakby z formy muzycznej, ponieważ jakby cała warstwa muzyczna płyty powstała najpierw przed tekstami i są to różne dłuższe fragmenty, często patchworkowo, powiedzmy rzecz biorąc, już w studiu formowane z długich sesji jakby improwizacji, które nagrywaliśmy na setkę, czyli zamykaliśmy się po prostu, próbowaliśmy sobie wyobrazić dane lokacje, dane sytuacje, można powiedzieć, i nagrywaliśmy jakby tą muzykę, więc tutaj to nie powstała ta płyta w formie demo albo czy ktoś przynosił pomysły, nie. To właśnie to słowo przyszło wraz z muzyką, można by powiedzieć. No i też powiem, że wielkim ułatwieniem, jakby zwłaszcza gdy mówisz, że duża część płyty jest jednak w, powiedzmy, no nie po polsku, tylko w języku właśnie Słowińców lub, nie chcę przekręcić, jak się nazywał ten niemiecki? Plattdeutsch, tak. Dziękuję. No to oprócz tego mamy właśnie te tłumaczenia, co pozwala no, zrozumieć bardziej teksty. Uważam, że to jest świetny zabieg, zwłaszcza, że no, nie wiem, jako słuchacze zwykle mamy możemy się nie porozumiewać w tym języku, nie posługiwać się nim. No i też myślę, że ta sytuacja, o może inaczej, czy te teksty były najpierw pisane jednak w oryginale i tłumaczone na polski, czy było właśnie z polskiego na pozostałe języki tłumaczone? Bo też wiem, że część autorów tekstów właśnie, zwłaszcza gdy goście się pojawią, z pewnością nie posługuje się językiem ani Słowińców, ani Plattdeutsch.
Język polski był na początku, za wyjątkiem utworu to drugi indeks na płycie. To jest legenda, która była zapisana właśnie w oryginalnym języku słowińskim i w tłumaczeniu już polskim, bo to jest po prostu ze źródeł wyciągnięta już legenda. Ale tak, najpierw był polski, później one były tłumaczone dopiero. Za wyjątkiem bodajże nie chcę się pomylić w procesie, ale tak było, bo Maciej Bandur, który też za drugi głos na płycie odpowiada, posługuje się biegle językiem kaszubskim i tekst utworu Ginienie, czyli Zanikanie, wydaje mi się, że mógł napisać słysząc kaszubski w głowie i mając go już przed oczyma jako znawca języka. Ale reszta powstała po polsku zdecydowanie. Rozumiem. No i też myślę, że może w ten sposób, czy łatwiej było ująć tę tęsknotę i obawę przed utratą tożsamości jakąś? No bo jednak pisząc, no pytanie jest, może nie wiem, czy to jest dobre pytanie właśnie do ciebie, może jednak skoro to Maciej Bandur to tłumaczył, ale zastanawiam się, na ile można było przenieść subtelności języka na przykład, nie? Gdyby były pisane po polsku rzeczy i te teksty dotyczą przede wszystkim, tak ja je odczuwam, tęsknoty i obawy, no to czy można było tę obawę tak przenieść, napisać po polsku i przenieść na kaszubski bez jakiegoś przekłamania? Czy te teksty też, przynajmniej też mogę powiedzieć, jeżeli chodzi o mnie, na przykład o wspomniany Dubiel Hil, Alsokol Utcy, ale też i znając jakby historię innych tekstów, to na tyle nie są jakieś formy narracyjne, bym powiedział, skomplikowane. Te teksty też są bardzo bezpośrednie, można byłoby powiedzieć. I tu wydaje mi się, że też mogę z całą pewnością stwierdzić, że nie było jakichś problemów z przeniesieniem jakby tych niuansów z języka polskiego, można byłoby powiedzieć. Natomiast też temat, który podjąłeś, tego właśnie w jakiś sposób oddać nie tylko właśnie te niuanse, ale właśnie, no można powiedzieć, wejść tak, spróbować wejść w skórę Słowińców, czy tam w ich właśnie stany emocjonalne, tak, związane z zanikaniem ich kultury. To też tak przynajmniej dla nas to też był taki wyjątkowy moment przy pracach nad płytą, bo zaprosiliśmy wielu gości. Jednym z nich był Kurkiewicz i Kurkiewicz, znany solista, skądinąd też zespół Czer. Się okazało, że on pochodzi z tych okolic, nie stricte z Ze krainy Słowińców, Słupska ale bezpośrednio. dokładnie. A Słupsk Smałdzino to jest rzut beretem praktycznie. I napisał naprawdę potężny tekst, który w zasadzie obrazuje ten moment repatriacji już Słowińców, ustawiających się właśnie kolejek po wyjazd, tego gdzieś wspomnienia zginącego wraz z wagonami, które jadą po prostu w stronę Niemiec. No strasznie mocny moment, jak ten tekst nam przesłał jakby pierwszą wersję demo. Więc tutaj moim zdaniem być może no, opinie mogą być wiadomo różne, też czekamy na odbiór też praktycznie i jakby relacje też odnośnie ostatnich właśnie tych rodzin jeszcze żyjących, postsłowińskich można powiedzieć, no, ale że udało nam się to jakoś przenieść, no, taki był cel, ale też okupiliśmy to można powiedzieć no też taką sporej dozy melancholią, która w nas się wkradła, bo temat był niełatwy, szczególnie jak praktycznie, może nie 24 godziny na dobę, ale no w procesie twórczym tak, no tym tematem się żyje, no praktycznie przez dłuższy czas, więc też weszliśmy jakby w ten temat całym sobą. Wiesz co, ja na ten moment proponuję przerwę. Też mówiłem ci, że będziemy grali w środku rozmowy utwór Zaginiono Darga, więc teraz Tak. Kuba, proszę, zagraj. Dobrze, wróciliśmy do was już po utworze następnym z płyty Ginienie. Michał Miego nadal z nami. I tak rozmawialiśmy o różnych takich, powiedzmy, symbolicznych kwestiach, to zastanawiam się, co można powiedzieć o szacie graficznej też, bo okładka waszej płyty jest raczej oszczędna, moim zdaniem sprawia wrażenie, nie wiem, na przykład czegoś w rodzaju takiej wyrytej inskrypcji, nie? Powiedzmy, że mamy tablicę i na niej jest coś wyryte, co też łączyłoby mi się z tym odchodzeniem, ale to też może jest pewna nadinterpretacja, nie wiem, jak uważasz. Tutaj akurat szata graficzna faktycznie w minimalistycznym tonie utrzymana. Ma nawiązywać historycznie akurat do właśnie po słowińsku wydanego pierwszego takiego katechizmu przez Michała Pontanusa. To była pierwsza taka księga, można powiedzieć, przetłumaczona faktycznie na
na ten język wówczas, czyli pierwsze jakby słowo pisane powszechnie dostępne. Ponoć później właśnie tą księgę poniszczono, niektórzy mówią, że gdzieś tam jeszcze jakieś egzemplarze gdzieś tam zakopano. Natomiast to miał być taki właśnie ten historyczny trop co do okładki. No faktycznie to zanikanie, bo gdzieś tam można w głębi zobaczyć te inne rozmyte słowa, ale właśnie font ma nawiązywać do tych starych słowińskich właśnie ksiąg, można by powiedzieć. Natomiast faktycznie no, w tonie jest utrzymana, no tak jak i muzyka zresztą, brzmieniowo też chcieliśmy oddać, można powiedzieć, ten klimat takich torfowisk, błotnisk różnych właśnie, nie tak jak w utworze przed chwilą Zaginiona Targa, czyli Zagubiona Droga, Zaginiona Droga, no to są różne właśnie bezdroża, szlaki, trakty, które przez te puste pola, przez te kałuże wiodą po prostu po bezkresny horyzont od domostwa do domostwa. Więc tak właśnie tą barwą, a właśnie kto pojedzie na przykład jesienią albo wiosną podczas roztopów w te okolice, to przeważająca barwa właśnie to jest ta barwa właśnie torfu, czasami właśnie takiej szarzyzny, no jak jest zła pogoda przede wszystkim. I ta specyficzna aura, można by powiedzieć. Także to chcieliśmy oddać też w okładce, którą zaprojektował tradycyjnie nasz perkusista Krzysztof Wroński, również grafik. Też wydaje mi się, że jeśli mówisz o tych terenach, to widać na sesji zdjęciowej, jaką mieliście do płyty, że nawet powiedzmy, mimo że oczywiście to wy jesteście na tych zdjęciach, to nie wy jesteście głównymi bohaterami tych zdjęć, mam wrażenie, tylko jednak one dają do zrozumienia, że tu chodzi o niekoniecznie o was, tylko raczej o to wszystko, co za wami. Tak, tutaj oczywiście pogoda była znacznie lepsza i tu akurat zdjęcia były latem wykonywane, natomiast też nad tym wszystkim, na niektórych kadrach widać unoszące się szczyty, wzgórza, przecież góry Rowoku, czyli Święta Góra Kaszubów, Słowińców wzgórze, które słynie z tego, iż ponoć tam właśnie rozpalano w dawnych czasach, nawet przed naszą erą właśnie, różne ognie sygnalizacyjne. To była taka góra, która była kultem okryta. I do dzisiaj wśród mieszkańców, również starszych, słynie z różnych, często takich legend związanych z siłami nadprzyrodzonymi. Więc tutaj to wzgórze gdzieś tak być może i również na nas emanowało podczas tworzenia tej płyty. No i trzyma się nas mistycyzm tym samym. Tak, zgadza się, definitywnie. Jak najbardziej. Natomiast jak myślisz, skoro ta muzyka jest taka też inspirowana w pewien sposób tym mistycyzmem, tym pewną rytualnością, jak myślisz, jak to się sprawdzi na żywo? Bo to jest też niełatwy materiał, myślę. Akurat godzinę przed naszą rozmową kończyłem tabelkę właśnie, gdzie w wersji koncertowej wszystko jest rozbijane na instrumenty i kto na co, w jakim momencie przeskakuje. My takie pierwsze próby już podejmowaliśmy co do niektórych utworów. Na pewno będą to wersje nieco surowsze, ale bynajmniej niczemu nie ujmujące studyjnym oryginałom, ponieważ no, cała płyta powstała szkatułkowo, tam bardzo dużo rzeczy dzieje się na dalekim planie. Natomiast my gramy na żywo również z dodatkowym członkiem zespołu. Gościnnie z nami od pewnego czasu gra Mateusz Bartoszek z zespołu Żurawie, który na gitarze właśnie wprowadza różne dodatkowe plamy dźwiękowe, różne plany. Więc koncert premierowy, który odbędzie się tutaj akurat w naszym Mateczniku w Gdyni 5 lutego, będzie koncertem pięcioosobowym i też z licznymi gośćmi. Późniejsze koncerty na pewno, które też będziemy planowali w Warszawie, w innych częściach kraju. Mamy nadzieję, że uda się terminy zgrać tak, żeby ten pięcioosobowy skład oddał w pełni właśnie ducha tej płyty na żywo. Aczkolwiek też już chcę powiedzieć, że i w cztery osoby na próbach daliśmy radę, ale w trzy osoby na pewno już nie jest to do zagrania. Także płyta na pewno wielowątkowa. Liczymy właśnie, że z Mateuszem po kraju troszeczkę pojeździmy. Jak najbardziej też liczymy, bo znamy Mateusza i tęsknimy. Pozdrawiamy przy okazji, jeśli miałby okazję dotrzeć do nagrania albo nas słucha. I właśnie, mówisz, że jest wielu gości. To, że zagracie z nimi na koncercie w Trójmieście, mnie nie dziwi, no bo chyba w
wszyscy są stamtąd, jeśli się nie mylę. Mam na myśli, nie wiem, Maja Domochowska z Kwiatów, no Joanna Kucharska, tak, Paweł Przyborowski, no Kurkiewicz, dobra, Kurkiewicz nie mieszka na miejscu, powiedzmy. No, jeszcze jest problem z Tadeuszem Kulasem z Raz, Dwa, Trzy, bo on jest w Wrocławiu, więc ciężko będzie go z Dolnego Śląska przeprowadzić. No to prawie wszyscy, faktycznie, no bo no, właśnie Mateusz, więc tak. Też, no, znajomi w zasadzie też. Wydaje mi się, że z większą częścią z nich już miałeś okazję współpracować w swoim graniu, już nie tylko nawet w Kiev Office, tylko przy różnych innych sytuacjach. Z większością tak. Znaczy z niektórymi znamy się jedynie gdzieś z sytuacji, można powiedzieć, towarzyskich. Nawet gdzieś po prostu ze zwykłych mijanek na koncertach, bo na przykład osobiście nigdy nie grałem z Konstantym Kostką, Konstanty Kostka zespołu Klawo. Nie, tutaj akurat to było pomysłem Marcina Lewandowskiego, basisty, żeby go zaprosić i rewelacyjnie zagrał na pianie Rhodesa. Natomiast faktycznie z większością gości, no i oczywiście też nie mogę nie wspomnieć o wieloletniej basistce Kiev Office, Joannie Kucharskiej, która tutaj na zasadzie gościnnej na płycie gra na basie i śpiewa, gra na basie w dwóch utworach, śpiewa w jednym, wystąpiła obecnie Lonkersi. Black Mina też jej projekt solowy, zdaje się. Oczywiście, z którą jesteśmy w towarzyskich kontaktach cały czas, bo to jest jedno tutaj środowisko gdyńskiej sceny alternatywnej. No i kluczem było też zagranie z ludźmi, z którymi jeszcze nie graliśmy w tym uniwersum Kiev Office, bo czy z Tadeuszem Kulasem z Raz, Dwa, Trzy, czy z Kurkiewiczem nie mieliśmy okazji się w żaden sposób spotkać. No z Mają i z Pawłem Przyborowskim z Kwiatów koncertowaliśmy nieraz faktycznie. Myślę, że jeżeli byśmy mieli więcej trochę czasu, to ta lista gości by się nawet rozszerzała, ale po półtora roku już stwierdziliśmy, że należy po prostu zamknąć, jak to się mówi, wór z pomysłami i doprowadzić sprawę do meritum. Także mamy nadzieję, że na niektórych koncertach część gości będzie można usłyszeć, na pewno na tym premierowym, ale jeszcze będzie jeden duży koncert, nie chcę zapeszać, bo prace nad nim trwają, ale taki z możliwością również odtworzenia online, więc na pewno na naszym Facebooku, facebook.com Kiev Office, będzie informacja. No to czekamy na tę informację jak najbardziej. No i też mówisz, że mogłoby się znaleźć jeszcze więcej gości. Myślę tak, 12 utworów to nie jest krótka płyta wcale wasza, bo niektóre też, dobra, mamy pojedyncze fragmenty, które mają, nie wiem, 35 sekund najkrótszy utwór, tak. Zdaje się, tak? Tak? Ale najdłuższy to jest chyba właśnie Kurkiewicz i 6 minut, jeśli się nie mylę. Więc 6:30, tak, tak nawet. Więc... Tak, więc to jest tego tutaj słuchać zdecydowanie. No i może powiedz nam, skoro tak zapowiedziałeś trochę tajemniczo, ale gdzie będzie można was zobaczyć w najbliższym czasie, takim osiągalnym? W najbliższym osiągalnym czasie mogę podać 3 daty, które wiem, że na pewno się odbędą. Czyli tak, 30 stycznia w Smołdzinie, czyli w Mateczniku z Łowińców, można by powiedzieć, na finale Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. To jest niedziela, 5 lutego, to jest sobota, koncert premierowy w klubie Ucho Podwórko Art. Z nami również Joanna Gostkowska i Artificial Alice, bardzo świeży, nowy twór z Trójmiasta. Tak, ona chyba gra w Klawo wspomnianym swoją drogą. Dokładnie, Alicja Sobczyk gra w Klawo również, tak, więc tutaj wszystko się zbiera do jednej tutaj kupy trójmiejskiej. A 18 lutego w Centrum Kultury w Jeleniej Górze, czyli Kaszuby, jadą na Dolny Śląsk, więc to są 3 najbliższe daty, a o reszcie będziemy bieżąco informować, pracujemy nad tym systematycznie. Dobrze, no to my czekamy jak najbardziej też, no po warszawsku jak najbardziej czekamy na to, na was. No i na sam koniec, wydaje mi się, że ostatecznie wasza płyta została przede wszystkim doceniona przez... O wsparcie, jakie widzę, chociażby na okładce mamy cały dolny rząd wymieniony przez wsparcie i patronaty, więc cieszy to, że ta misja najwidoczniej okazała się istotna tutaj. Mamy, nie wiem, mamy miasto Gdynia po prostu, Muzeum Pomorza Środkowego, zdaje się, Muzeum Wsi Słowińskiej, które akurat nie dziwi najbardziej w samej nazwy już, więc chyba cieszy. Tak, cieszę zdecydowanie, też akurat dużo teledysków, klipów wynikło przy okazji płyty Czynienie, gdyż też dzięki wsparciu marszałka województwa pomorskiego udało się płytę stworzyć w formie trochę słuchowiska audiowizualnego. Na nasz YouTube odsyłam, wkrótce, już jutro wejdzie kolejny klip,
Więc mamy tutaj już w tym momencie sześć bodajże krótkich filmów, które obrazują nasz autorski wizualne spojrzenie wraz z reżyserem Robertem Słuszko na historię Słowińców w wersji audio i wideo. No więc z pewnością rozszerza to jeszcze doświadczenie, które i tak można zdobyć dzięki słuchaniu muzyki. Dzięki Ci, Michał, za rozmowę. Był z nami Michał Miegoń, więc zespół Kijev Office, osoba zespołu Kijev Office. Teraz na sam koniec posłuchamy utworu Pluto, w którym zagrał właśnie wspomniany Mateusz Bartoszek.